W poprzednim odcinku, rok 1872, bitwa nad Ise. Oddział Nagaoki niespodziewanie zaatakował tyły Noyasashiego. Wojsko Sagi było skierowane w stronę mostu, do którego zmierzali żołnierze Nagodży. Piechota republikańska błyskawicznie podjęła działania, odwracając formację na tyły. Pomimo utraty kawalerii, Neptekator rozgromił obydwie armie. Blokada morska została przesunięta dalej na wschód. Niestety tym razem nie był to wąski przesmyk, więc trzeba było podzielić okręty. Tą sytuację wykorzystała flota Nagaoki, zatopiając 7 jednostek Sagi. Jednak po chwili marynarka Noyasashiego osaczyła nieprzyjaciela, sprowadzając go prosto na dno. Chwilę później siły lądowe zajęły Mino. Niestety przez trwającą zimę jakiekolwiek działania na obcym terenie powodowały straty z wyczerpania. Już ponad połowa Japonii należała do Republiki Sagi. Naród na wyspach był świadom, że niebawem tradycje szokuńskie odejdą w niepamięć. Siemano kolano, cześć ludziska, no Janu z tej strony, witam was gorąco i zapraszam na kolejny odcinek z kampanii na legendarnym Zmierzchu Samurajów. Kończymy turę, kasy wydałem na rozbudowę fabryk w jakichś tam miejscach, no i dzisiaj czeka nas zacny rozwój. Oj, nie ruszyłem tych gości. Dobra, w sumie to dziwne, bo mieli sami nakierowani szlak, powinni zatem wykonać jakąś tam czynność, ale no cóż, zbuntowali się. Zapraszam was oczywiście na Instant Gaming, klasycznie, linka w opisie po zacne gierencje, szoguna i tak dalej, czy tu generał KUR! Czaczki meksykańskie padł, ajajaj, i mamy bitwę. Fantastycznie, bo wsparcie z morza będzie zacne. Jest to bitwa no, z ciężką piechotą. To jest piechota... Aha, ta sama co nasza, tylko że nasza jest lepsza, mamy jeszcze artylerię. Dobra, no to gramy. Widzimy się, jak już rozstawię formację. Zapowiada się sympatyczny ostrzał artyleryjski. Myślę, czy nie zrobić tego w formie skupionego ostrzału. Wiecie, co zrobię, bo są tak gęsto ustawieni. Powinno to dobrze trafić. Obym to dobrze tylko wyliczył, żeby się nie rozbiegli. No, myślę, że może siąść. Teraz tak, panowie, wy lekko się obrócić oczywiście na bok. Wy tak samo gdzieś w ten sposób, bo jazda nas okrąża. Jest to kawaleria z karabinkami, nie jakaś bardzo groźna. I co? Woda jest blisko, tam jest flota. Jeden okręt. To jest, jak rozumiem, taki tylko co da info, co jest 5. Chyba. No i zobaczmy, czy to walnie? Czy to walnie już teraz? Halo? Czy spieprzyłem i za szybko użyłem? Aj, ciężko jest to wyczuć, ale widzę, że zaczyna się rozchodzić. To prawdopodobnie ostrzał za moment nadleci do nas. Dobra, tutaj jestem ustawiony w porządeczku. Dawię formację, ostrzał z przyklęku i... Dobrze jednak zrobiłem, bardzo dobrze. No dawaj, tutaj w środek walnij. No w to miejsce jest najwięcej ich tutaj. Come on, ciut w prawo. No... I dobra, ładna salwa. Oj, teraz na pewno są sprowokowani i muszą koniecznie do nas... O kurwica. Pagościa, ty. Widzisz pacjenta, co zrobił? Chciał nas tak obejść, a myślałem właśnie, że no od tej strony nas nie okrąży. Tak wręcz byłem pewny, bo zobaczyłem sobie te budowle i myślę, nie no, bezpieczna flanka. A tu nie, proszę bardzo, nic bardziej mylnego. Zupełnie niebezpieczna. Dobra, armaty już szlają. Generale, ty tam masz oczywiście zbustować nasze piękne... Piękne armatki, naparzamy i tutaj idziesz sobie od tyłu do nas i już jestem przygotowany. Fajne macie karabinki, Winchestery. No bardzo ładne są, naprawdę sympatyczne. Panowie, strzelaj kolego. Come on. O, leci salwa i obrywają. Ale w ogóle fajnie celują z prawej strony, ja bym musiał z lewej, bo jestem leworęczny. Ale mają czerwone kubraczki, więc no nie widać krwi. Ale wiem, że to była jakaś gra też psychologiczna, że mieć czerwony outfit, bo faktycznie no... Sprawia, że wróg myślał, że może jest aż tyle krwi i jakoś byłby bardziej wystraszony. Kiedyś o tym słyszałem, nie wiem, czy to jest prawda. Nawet chyba mówił o tym, pamiętam, Ragnar jakiś czas temu w jakimś odcinku, ale to też dawno, dawno i nieprawda. Dobra, to co? Troszkę idziemy bliżej. Wy panowie się ustawcie bardziej gdzieś tak. No widzę, że wróg niespecjalnie chce wykazać inicjatywę. Spoko, no to ja postaram się ją jakoś tam wykazać. Dobra, to możemy nawet jeszcze trochę bliżej gdzieś, powiedzmy, że w ten sposób. Jest opcja, że to my będziemy w tej bitwie agresorami. Wiem, że się teraz męczę. Ale no, nic to nie zmieni, bo chociaż w sumie jest to mocna armia wroga. Dobra, no myślę, że to nie jest duża odległość do przejścia. Raczej za chwileczkę powinni nasi pacjenci wypocząć po tym no, niedługim spacerze. Zdrowie, ruch dobrze im zrobi. To tam dosłownie chwileczkę truchcikiem. To nie jest jakiś rycerz feudalny w pełnej płycie. Oni mają zwykły, wygodny outfit. No plecak pewnie jest ciężki, ale no bez jaj. Są to Japończycy. Zdrowo odżywieni. Halo, kurde, kondycja musi być dobra, patrzcie, wypoczęci. No, no i się bieg opłacił. To co, wszyscy macie mieć taki tryb. Zaraz jak się każdy ustawi, oczywiście ustawię
ostrzał z przeklęku i leci ostrzał. Teraz mam wrażenie, że jakoś szybciej to wystrzeliło. Nie wiem, czy tego mi się tak wydaje, że tak było faktycznie. Kurde, no wydaje się autentycznie szybciej. Dobra, wy już ustawieni, wy już też ustawieni. To czekamy teraz i... No, wróg będzie skrojony. Zobaczymy. To jest taki dobry przykład teraz walki piechoty republikańskiej z piechotą szoguńską. No, jak widać, a piechotę szogunatu, to u nas jest to w formie przymiotnika, a tutaj nie. Nie jest to piechota szoguńska, tylko szogunatu. Ciekawie. Dobra, w takim razie jeszcze sobie rozbijemy tych kolesi, to zaraz wroga okrążymy. No, doświadczenie robi swoje. A pamiętajcie, że to jeszcze nie są jednostki, które by miały dostęp do lepszej celności. Wobec czego... Gdyby to była taka armia maksymalnie elitarna, to byśmy ich zmietli w jeden księżyc. Dobijać chyba nie musimy. Jeszcze troszkę jest zasięgu. Chociaż w sumie przydałoby się tym generałem. Dobra, możemy coś tam się lekko przejechać. No, krawędź mapy jest dosyć daleko, więc prawdopodobnie zdążymy. No i super, teraz miasto pewnie weźmiemy na automacie. Zabity w pojedynku, nie, kto zginął? Generał, a dobra, on nie był taki mocny, spoko, nie ma tragedii, myślałem, że ktoś mocniejszy. Bardziej się zastanawiam, gdzie się podział ten generał stąd, czy on faktycznie zginął, bo no musiałem komunikat ewidentnie, no, przeoczyć, bo nie widziałem go za Chiny. Dobra, teraz wy, z pamięci. A, już wy się ruszyliście, dobra, czyli jednak mieli to wyznaczone automatycznie. Ej, to jest okej, to jest naprawdę w porządku sprawa. I to jest osada... Boże, co ja zaznaczyłem? Ja zaznaczyłem tą osadę. To jest prawdopodobnie Yamashiro. I Yamashiro jest całkiem zadowolone. Fajnie, można zrobić chałupnictwo. Tutaj oczywiście wroga obijamy. Dobra, idziemy cały czas tam. Teraz tak, uwaga, po kolei musimy ich zasabotować. W tym miejscu, no na automacie, skroimy ich bez problemu. Najpierw musimy jednak zrobić gejszę. Gejsza pierwsza pokonana. Teraz sobie tutaj zróbmy sabotaż. Dobra, uwaga, wrogiej armii odwrócona. To możemy to samo zrobić, bo i tak tymi gejszami pewnie będzie nuda. I armią, jaka najprawdopodobniej bez większych strat teraz przebywa sobie i możemy ich skasować. Jedna jednostka. A, to są te armaty. Dobrze, je skasowaliśmy, bo już się bałem, że będą mi sabotowały rzeczy. Teraz ciebie musimy dorwać. Dobra, dorwane koleżka. I naszym celem będzie, no właśnie, jaka osada, czy na północy Hida, bo w sumie tutaj idzie armia ze wsparcia. Myślę, że możemy tych wysłać kolesi na północ, na Hidę. To byłby raczej dobry pomysł. A więc zobaczmy sobie gejszą teraz, co tam się dzieje. No i ty masz, szefie, wbić na pewno do armii. I tutaj widzimy, że nie ma niczego specjalnego, a spokojnie chyba dam radę. Dobra, to co? Teraz pokaż mi najpierw, czy tutaj coś jest takiego, czy bym się tu mógł zasantować, bo to jest właśnie wrogi... Cholera, jest na wrogi desant, niebezpieczny, bym chciał zrobić swój, ale obawiam się, że byłoby to bardzo ciężkie. To co, wbijamy sobie teraz tutaj bezpiecznie. Jest port uszkodzony, bardzo niestety. No cóż, dobra, to teraz ty, ninjo, masz ich na pewno sabotować. I nie wiem, czy on teraz mi nie blokuje armii. Nie blokuje na szczęście, jak dobrze. I ma wsparcie armii na Godzi. O kurde, teraz jestem troszkę poobijany, ale to jest słaba armia. Ja mam artylerię, bez problemu to wygramy. Troszeczkę się zdziwiłem, ponieważ okazało się, że wróg ma flotę w pobliżu i dostałem ostrzałem, tracąc dwa gatlingi. Jako tako straty małe, ale no te gatlingi już było blisko, żeby stracić ich więcej. I nie podoba mi się moja piechota. Musimy jakoś podejść nim bliżej. Możemy gdzieś tutaj to zrobić, tak żeby w ogóle zminimalizować szansę, że podejdzie do mnie dziad gatlingami. I teraz patrzcie, co to się będzie działo. Chryste, panie, to będzie po prostu rzeź najpotężniejsza na świecie. Jak tam walnimy kartaczem, byłoby cudownie. Szkoda tylko, no niestety... Bardzo wielka szkoda, że nie mamy gatlingów w zasięgu, bo to byłoby cudowne, ale no tu była linia mapy, nie mogą się dalej rozstawić. Prawdopodobnie bym nie zdążył normalnie, ale co, teraz sobie to nadrobimy zwykłymi armatami. A, wydaje mi się, że kurde... Będzie ładnie i kurwa, znowu na nas leci, gdzie teraz pytanie? Na środek? Gdzie jest ta flaga cholerna? Nie wiem, ale się cofnę... O, ja pizgam na sam środek. Ja pieprzę, nie ucieknę, nie ma opcji, żebym uciekł. Armatami są zbyt wolne. No cóż, i to w ogóle jest strasznie taki krzywy teren, kurde. Ciężko się dobrze rozstawić, wam powiem. Nie, może tak zrobimy? No, nie ma szału ogólnie niestety. Liczę, że bardzo mocno dam radę ich artylerią pobijać. Na to liczę, to jest moja strategia w tej bitwie, bo inaczej, no po prostu może być, krótko mówiąc, niesympatycznie, bardzo niesympatycznie. Dobra, leci ostrzał. Proszę, nie zniszcz gatlinga, proszę cię. Nie tego. Pozostałe wal, ale nie tego. I... Dobra. Żyjemy. To jest właśnie kolejna poleciała flara, czy mi się tylko wydawało? Nie, już to jest kolejna flara. Ja pizgam. Nie, no chyba nie, co? Myślę, że chyba nie, no to już byłoby przegięte.
Tak, nie, to jest armata teraz, co bym strzeliła. Tak, to już jest armata. Dobra, no to tak, armatki. Walimy w nich dalej cały czas. Oczywiście poproszę lepszą celność i teraz wszystkie walą w ten środek, bo tu ich jest teraz najwięcej. Ja pieprzę. Mogę sam strzelić ręcznie. O, to myślę, że może być przyjemne. O, nawet prawie dobrze wycelowałem. Ciut do prawej i trafimy idealnie w oponentów. Oj, ale jednak ciut wyżej. No, a amunicja się powoli kończy. Ale bitwę chyba wygramy, tak myślę, co? Myślę, że chyba tak. No, gatlingi na pewno to je... zrobią robotę. Oni będą do nas starali się podejść, ale na pewno jako tako nie uda im się. Dobra, walimy dalej. Znowu takie cele wyznaczę bardziej w ten sposób. I już mamy łącznie ponad 1000 na liczniku. Fantastycznie. Czy wy jesteście ustawieni dobrze? No tak średnio bym powiedział, tak bardzo średnio. Teraz tak, tutaj wszyscy, taka formacja, wy wszyscy też coś takiego. I jedzie do nas zwykła jazda Jariki. O, nie dojedzie chyba. Nie ma opcji. Oj, kurde, panowie. Nie ma najmniejszej opcji, żeby to dojechało. Dobra, ci są jeszcze w miarę zmotywowani. I w sumie fajnie, bo zdobędą osadę. A tutaj była ta cytadela, więc duży garnizon. Nie miałbym szans tego zdobyć jedną armią. Myślę, że nawet dwoma poniósłbym straty. Więc najlepszym scenariuszem było sprawienie, żeby wyszli na naprzeciw. No i właśnie dosłownie losowo udało się to zrobić. Nie sądziłem, że to będzie w zasięgu wszystko. Ale no jednak wyszło ładnie. No co, teraz was troszkę bliżej podstawmy. Żeby ci na bank nie doszli. No i gatlingi się rozkręcają. Działa Armstronga, cały czas naparzają. To sobie walmy już teraz takie w miarę losowe oddziały i... O kurde. Dobra, bo to już mi się nie podoba. Czekaj, bo tu widzę, że jazda wroga do nas się troszeczkę zbliża. Musimy się zatem odrobinkę przestawić, żeby móc ich dobrze skontrować, bo to może być serio dużym zagrożeniem. Dobra, wy tak walicie. Wy jesteście okej ustawieni. I amunicje zużyły już nasze niestety armatki. To jeszcze użyjmy, żeby je lepiej zboostować do samego końca. No ale użyły w sposób naprawdę efektywny i jeszcze efektowny. Bo to bardzo ładnie wyglądało. To tak, walmy w pilota szogunatu. Ty już nie masz amunicji, niestety. Walisz też w nich kartaczami. A może nawet generała by się udało zrąbać. A tutaj biegną włócznie pobrowe. Na chillu ich niszczymy. Straty niewielkie, no ci obrwali. Oni już wcześniej byli pobijani, ale... coś tam lekko dostali. Gatlingi. Troszkę mi się kończy amunicja. Te dwa w ogóle są tak krzywo ustawione. I za bardzo nimi no nie mogę strzelać, tak żeby nie walić w ścianę. Ale dobra, no prawdopodobnie chyba damy radę to wytrzymać, co do nas idzie. Pioto rzeku natu. No, sawy lecą przepotężne. Tu mam jakieś tam rezerwowe oddziały na wrazie W. To był pełny oddział, teraz kojarzę. No, to była jednostka w pełni przegrupowana. Po prostu obrywała tak bardzo mocno od tego ostrzału nieszczęsnego. I co, jazda nie dojechała. Tutaj w tym lesie... chyba już jest spokojnie. Chyba tak. No, jest bardzo spokojnie, bardzo sympatycznie. Tu ostrzał leci. Dobra. I ammo skończone w pełni. Gatlingi też już straciły swoją amunicję, więc możemy się troszeczkę wycofać. Spokój, kolego manatki. Też spokój, manatki. Ty jeszcze strzelasz? No to szefie. Strzelaj, kolego. Nie, gdzie ty idziesz? Do tyłu. Nie w ten sposób, panowie. Nie tak. I co? Wygraliśmy, jest zwycięstwo, generale, teraz masz misję dobić ich tyle, ile wlezie i będzie przesympatycznie. Jeszcze coś się tam trzyma? Nie, chyba już wszystko mi się wydaje, że dorwaliśmy z oponentów. Dokładnie tak. No to zobaczmy, ile uda im się przegrupować jednostek. Chyba jednak armia troszkę otrzymała zbyt duży damage. Ryzykownym byłoby teraz to brać na automacie, ten zameczek. Zresztą raczej nie starczy mi zasięgu i chyba wyląduje na zimie. Możemy zawsze się wycofać. A nie, 600 ludzi, dobra. Nie, 600 ludzi plus jeszcze granizo, no to nie aż tak mało. No i tak się składa, że nie mam zasięgu, jedynie tympanem bym miał. I na automacie wygrywam na spokojnie. Może coś stracę? Może nie, proszę? Dobra, o, zarąbiście, akurat musiałem się ich pozbyć. No i pięknie, pokojowe okupacje, widzę, że będą wkurzeni, bo to była chyba stolica tego klanu. I mamy tak, tkanie jedwabiu, bardzo dobrze. Mamy artylerię do piachu, to też oczywiście leci do piachu. I tu jest płatnerz. Uuu, siemano, czyli werbunek. O, to ludziska, to możemy sobie ten werbunek tutaj zostawić, ja wam powiem. Więc te armaty niech pozostaną jeszcze. To też wywalę w takim razie. Od razu to rozbudujemy. To zarąbiście, że to jest werbunek. O, to z tego bardzo będę chciał skorzystać. Obowiązkowo. Dobra, masz awans, koleżko. Nie ty, ale ten ziomo ma poziom drugi. Rozdajemy mu zatem modernista. Może, żeby nie zginął w zamachu, bo kurde, co się ostatnio dzieje?
całkiem często, więc warto byłoby zminimalizować ewentualne prawdopodobieństwo. Dobrze, zamorski weteran, sprawdźmy, bo właśnie co po niektórzy no, zapominają dołączyć do armii niestety. I ja muszę o tym pamiętać, bo no szkoda, że oni automatycznie jakoś tak nie podążają z tą armią. To jest dosyć dziwne. To co, idziesz teraz sobie kolego, ty gdzieś tam lecisz. To może być desant na Isę, ale jest armia, jak to zrobią, to szybko wrogiem się zajmiemy. No i teraz pokaż mi to cudowne miasteczko. Czy ja to mogę wziąć? Nie mogę, mimo wszystko i tak nie mogę. Dobra, to ich poblegajmy ludziska. Zróbmy to w ten sposób. Może znowu mi wydam przeciw, nie będę ich sabotował. Pozwolę im wyjść mi naprzeciw. No, jeszcze jedna bitwa musi być. Jednak dużo ich tam przetrwało. Garnizon prawdopodobnie mocno to podbija wszystko. Dobra, suchy dok bardzo pobijany. No, jednostek za bardzo na razie nie wykorzystuje. No i czekamy na posiłki. Dobrze, ty koleżko, tam widzisz, że już masz cel potencjalny do zrąbania. O, jak te koleje przejmiemy, będzie super. Będziemy szybko... Nieudany zamach. Będziemy szybko mogli ich przetransportować dalej. Dobra, pokażmy, co jest tutaj. I tu mamy Shinano południowe. O, Shinano, to już mam flashbacki z kampanii Takedą. Tam też były te okolice. Kurczę. Fajnie, fajnie znowu to zobaczyć. Kampania taka była super, mega krótka, trwała chyba z 20 odcinków, ale w ten czas no, byłem w stanie sobie poradzić na spokojnie z zdobyciem całej mapy. No też nie ukrywam, że ta kampania obeszła się dosyć mocno, bez jakichś failów. Tam naprawdę wszystko szło dosłownie zgodnie z planem, nigdzie tam niczego poważnego nie spieprzyłem. Może bitwy, wiadomo, nie były najlepiej na świecie rozegrane, ale też no, nie było źle. Było okej. Okay. Dobra, ten koleś mi zarąbał generała. Zemścimy się. Spokojnie, drodzy państwo. Ja pamiętam. Zemścimy się brutalnie. I... Czekaj. Tu jest kolejna stacja. O, możemy dalej teraz się przetransportować. No to pięknie. To was tu wyślimy. No i możecie akurat ich wspomóc, bo widać, że ta armia dosyć mocno oberwała. Dobra, Owarii będzie się troszkę buntowało. Ja bym sobie tu już od razu zrobił rebunek tak na zaś, na przyszłość. W porządku? Mamy 26 tysięcy, wydajmy kasę, postaram się dalej do końca to Kyushu ogarnąć, to już jest rozwinięte. Tutaj możemy sobie zrobić lepsze farmy, upgrade'ujemy, też lepsze farmy. Fajnie, że one tego zadowolenia nie obniżają, to jest spokojnie, pokazuje, że zobaczcie... A nie, bo jest tylko unowocześnienie, to jak najbardziej nam niczego nie obniża. Dobrze, w centrum werbunkowym w Bizen dalej się nasze gatlingi tworzą, w turze kolejnej będą już dostępne. Czyli co, wszystko już jest jak najbardziej wykonane, możemy sobie turę ładnie zakończyć. Jak tam to wygląda? 44 prowincje. A z mnie ciekawi, czy jest podobna ilość... O nie, floty nie ruszyłem! Kurwica, no ja w sklerotyku 1! Co myślałem, że ruszyłem? Nie wiem, no niestety, jest jak jest. Na szczęście trasa była wyznaczona, to nie ma tragedii. Ale kurde, nie ruszyłem floty. Ej, wydawało mi się, że ruszyłem. To musiała być tura poprzednia, to jednak nie do końca. A, widzicie. Dobra, ale no komputer raczej chyba nic nam tutaj nie zagrozi z tego, co widzę. No to nie ma problemu. Nic się nie stało. Polacy, nic się nie stało. Jest dobrze. No i tura. I co? Wiosna, niepokoje narastają. Weteranik seksowny awansował. Gdzie? Misji nie ma dalej. No kampania wygramy bez misji niestety. Szkoda. No wygramy. Nie wygramy, bo już kampania jest przegrana. Oczywiście. Ale powiedzmy sobie, że ten kolega ma awans. No mapę zdobędziemy. To chciałem powiedzieć. Dobra, trzymaj sobie żołnierz na pewno. Idziemy teraz tutaj ciut bliżej. No i nasi ninjowie mają do zrąbania no, tych pacjentów. Jest to mój ninja. Jest tu ten ninja. I najpierw zabiję tego, który jest bliżej, bo jest no, zdecydowanie dużo bardziej niebezpieczny. Dobra. Wróg zlikwidowany bardzo ładnie. Teraz wyjdziecie tędy. Z Echizen tam dalej, wy tam też pędzicie sobie natychmiast i mamy dwóch pacjentów do skasowania. To już sobie skołuję jakiegoś ninja, żeby ruszyć im naprzeciw. Dobra, teraz bijemy do osady, do Owarii, które się no, bardzo niepokoiło. Mamy sporo jednostek, możemy ich wysłać do naszych armii. I tutaj brakuje mi trzech dokładnie oddziałów. No to panowie, proszę już się tutaj ładnie pakujcie. Was możemy wysłać do Mino i z Mino od razu do Hidy. Najlepiej tego pana bym teraz skasował, a więc postaramy się go od boku sabotować, żeby nie był w stanie wykonać ruchu. Nieudane, bo 96% szansy! Co jest? Kto to wymyślił? Ludzie, jaki skam w ogóle? No znowu nieudane! What the fuck, bro? Ja pieprzę. Dobra, ninja, no tobie już się uda, co nie? No, udało się, wow. Dziękuję bardzo. No i w Hidzie mamy Nagodzę. No, Nagodzę już też powolutku upada. No, siemana kolego. Jak tam? Nie możesz uciec, co? No cóż, dobra, idziemy dalej. Tutaj nic nie robimy. Mamy sześć ziomeczków. Gdzie ich wysyłamy?
Pytanie ze 100 punktów, co tu zrobimy? W ogóle ta flota, nie wiem, ona chyba się nie może desantować. I ta flota obrywa może do mego portu i jest jak mówiąc zniszczony w ten sposób, to po prostu, no dosłownie nie wiem. Powiem brzydko, jebne. Bo tu nic innego nie będzie się dało zrobić. I widzę już oponenta. Siemano, ziomeczku. Siemano. Chyba chcemy kolego zrobić na tobie zamach. Tak, tak. Zamach wykonany doskonale. Tego już okręć się. To Tommy. Mamy kolejnego ziomala. To może być, no nie wiem, ciut bliżej. No i wami ruszamy na Mikawę na pewno. A tych kolesi. Pokaż mi sytuację tutaj. No bo tak. Na pewno lecimy. Bo teraz to się całkowicie do pierwszego poziomu zdegradowało, niestety. No to damy mi od razu szkołę kadetów i dawaj jeszcze, gdzie to jest, obóz szkoleniowy. Nie wiedziałem, że w Awarii to jest. Naprawdę jestem bardzo zaskoczony, bardzo mocno. Dobra, to co, wychodzimy sobie na razie całą armią, albo nie, możemy zrobić taki myk, że po prostu podejdźcie na razie troszeczkę bliżej. Zaraz was dokładnie wykorzystam. W Bizen... No dokończmy już ten werbunek, żeby nie było, że nie. Tej artylerii, o którą ciągle zabiegałem. I na pewno jeszcze ty, koleżko, możesz udać się do Nagato. Z Nagato ruszasz sobie do kolei przewspaniałych. I na północy właśnie... A, Zaturę, dobra, to już ich ruszyłem jednak. Zapominam, kurczę, co ruszyłem, czego nie ruszyłem. I mamy Echigo. I w Echigo jest pełna armia i się robią działobitnie. Nie wiem, jakie tam są jednostki, ale wydają się być takie dosyć niebezpieczne. Nie ma to agenta żadnego? Nie ma. Możemy się obok tego Shinano jeszcze troszeczkę pokręcić. Ty, ninja, masz parę punktów ruchu. W porządku. Was ruszyłem. Ty, chłopie... Nie, no tak to nie. Kurde, do armii, panowie! Cały czas do armii maszerujecie. W porządku. Was nie ruszamy. Szkoda, że się nie regeneruje, ale dojdzie wsparcie i już ich zmiażdżymy. Czyli co? Tu jest spoko. Hida padnie zaraz. Ruszamy też od razu na południe. Ta armia jest super kluczowa. Fajnie, że teraz się tutaj pojawi. Możemy generał zamienić, żeby no tutaj dać tego jednego lepszego, a tego mniej doświadczonego damy do armii naszego daimyo przewspaniałego. Git. Dobra, mamy troszkę siana. To już, jak rozumiem, wszystko się maksymalnie ulepsza, prawda? Tak, to już widzę, że ten region całkowicie jest upgrade'owany na fulla. No to zacznijmy od innych prowincji. Bizen. Dawaj mi zrób farmy w tym miejscu. Tutaj też ulepszamy sobie farmy. Jak tam technologia się ma? Za dwie tury będzie już zrobiona. Ładnie, bardzo ładnie. Tu jest to i w tym miejscu możemy sobie ulepszyć fabrykę. Ulepszamy, ulepszamy. Sianko wydane. No to teraz tą flotę, żeby tylko nie zapomnieć, to jest bardzo ważne. Dobra, jesteś kolego ty, jesteś nawet gotowy. To teraz, nie wiem, czy bym już od razu nie poszedł dalej. Nie, dalej pójdziemy, kiedy zdobędę to Tommy. Wtedy to rozegramy troszkę lepiej. To tak, tutaj już jest blokada i jest sympatyczna. Was wysłamy na pewno w to miejsce. Was teraz gdzieś tam obowiązkowo. I no już to wygląda na poważnie tak... Konkretnie ludziska, tu już widać, że nie ma lipy. O, jeszcze was możemy tutaj śmiało wysłać. Ile mam slotów? W ogóle to mam jeden slot tylko. I można byłoby resztę okrętów troszeczkę naprawić zaraz. Ale najpierw to wzmocnijmy. Tam na górę sobie damy dwa okręty. I już jak widać blokada w pełni skomponowana. To jest tylko jeden slot. To stój kolego, bo cały nie wejdziesz. Tylko wejdzie jeden ziomo. A drugi ziom może stać obok, no i pilnować. Gites, sprawa załatwiona. Jestem bardzo z tego zadowolony, że tu jest już stabilnie. Was musimy na pewno teraz naprawić, bo każdy jest poobijany. Więcej jednostek nie robimy. I mamy jeszcze zamorskiego weterana. Oni zostali w mieście. Dołączacie do tego pana dowódcy wspaniałego. Dobra, tutaj nic nie robimy. Technologia idzie zacnie. Mam teraz nadzieję, że nie będę się w jakimś momencie chciał pośpieszyć, bo wiadomo, że przez pośpieszenie się może wyjść fail, a już bym chciał tę kampanię tak do końca w sposób, no powiedzmy, nawet profesjonalny doprowadzić, żeby nie było lipy. To też jest werbunek. No to się zrobi 4 tury. W sumie budowa jest nawet szybka, potem jeszcze czeka nas ten jeden czy tam dwa upgrade'y. Już dokładnie nie kojarzę, ile tam tego było. Szkoda tylko, że nie mamy tego celu. No to jest, mam taki ból, ludziska, taki ból. No ale to Musashi jest strasznie daleko. No po prostu byłoby to ciężkie do zrealizowania. Niestety. I oni tak się ustawili, jakby czekali na jakiś okręt. Oho, czy ty mnie chcesz sabotować? Czy chcesz mi jednak generała przekabacić? No, coś z tego. Pokiwał. A jak zasabotowane będzie to... W sumie ciekawe, czy przerwie oblężenie. No bo co, nie będziemy mogli się ruszyć, ale w teorii powinno to przerwać oblężenie. Tak na logikę. Jakby się nad tym dobrze zastanowić, prawda? No i ten port tam został... Ten okręt tam został w tym porcie, bo on jest w sumie zblokowany, nie może się nawet ruszyć i flota zostanie zmasakrowana. O, broń się kolego. Nie, ale
ale to była jedna jednostka armaty, więc nie wiem, kapitana jedynie zrąbał. No i dobra. Aha, nie mogę teraz tak ten walczyć, no to ucieknijmy sobie. Może mi nic nie zrobisz. I... no i dobra, no i dalej kago oblegamy. Wsparcie za turę nadciągnie. Uwaga, armii odwrócona. Okej, okay. Czyli po prostu wsparcia nie okazali niestety. Ale poza tym, no chyba... oblężenie dalej trwa. Tak, trwa dalej. No i zarąbiście. No co, idziemy tutaj. Tak właśnie ciut bliżej. I teraz poka mi to. No możemy na automacie, ale wciąż jest to dosyć ryzykowne. Wolę chyba aż tak nie ryzykować. Może sobie dobijmy najpierw tych gości, żeby nie mieli wsparcia. O, i byłoby wtedy o wiele łatwiej ich zrąbać. A więc kolego, próbuj. Dawaj. Nie mogą uciec. Rozjeżdżam oponentów. Jeszcze jakby się udało tą naszą armatkę albo kimkolwiek stąd, na przykład piechotą zwykłą, zrąbać. A, tych tu już nie ma zasięgu. Dobra, no ale co już, wsparcie mają mniejsze. Automat korzystniejszy, ale jeszcze poczekamy, żeby to no tak w pełni dobrze ogarnąć, żeby nie było ryzyka. Okręty zostają na pozycji, może jeszcze ich wyślemy i będzie zacnie. I panie ninja, masz zlecenie, bo to widzę, że gejsza się zdołała jakimś cudem przedrzeć. Czy się nigdzie nie buntują? Nie, nigdzie się nie buntują, jest zadowolenie na no, poziomie już takim bardzo profesjonalnym. To co, gejszo, proszę mi tych tutaj państwa sabotować. Ja biorę teraz calutko moją armię, nie licząc tych dwóch poobijanych fiutków. I dorwimy sobie najpierw tych dziadów. Dobra, dziady dorwane, teraz się cofniemy tam na dół. Owary się widzę, że nie będzie buntowało. Zacnie, ale możemy tutaj wejść i tak w ten sposób. No i ninja. Prowadzisz kolego mnie tutaj i ruszamy na Hidę. I Hidę zaraz padnie. Ty idziesz też tam. Pokaż mi, co jest w Shinano północnym. Mamy tutaj pełną armię oponenta naszego. Dobrze, dobrze. Ile ma HP? O Jezu, cała flota! Jaki piękny widok ludziska! No musiałbym jakoś sabotować ten okręt. Nie wiem, co musiałby innego zrobić, żeby no, mu tutaj wyszło to. Nie mam bladego pojęcia. Dobra, to mi przegoń, ścierwo. Na automacie przyjmujesz bitwę? No przyjmujesz, ale ja tego nie przyjmuję. No nie. Dobra, tak płyniemy. Teraz wy panowie wpłyńcie sobie gdzieś na przykład, ja wiem, tutaj może. Gites, też sobie wpłyń o jakoś tam. No i załatwione. Kolejny okręt nadciąga z tego miejsca. I teraz już jest ten piękny moment kampanii. Jestem podekscytowany tak bardzo, jak nie byłem dawno. Dobra, masz zamach. Wróg zlikwidowany. Dobra, udało się zemścić za generała. Ty, ninjo, możesz tutaj postarać się zabić następcę. O właśnie, spróbujmy. A gejszą, kurde, mogłem sobie zostawić, bo bym sobie tego następcę mógł... No właśnie, trochę nie pomyślałem. Mogłem go... O, uwaga odwrócona, okej. Okay. Jak to dziwnie wygląda, bardzo dziwny, nie, taki nietypowy komunikat. Mogłem go oczarować, to byłoby lepsze na pewno. No i co, wróg oczarowany, pokaż mi teraz, co jest dalej. No i dalej wydaje się, że jest stabilnie. Ty kolego, nie ruszaj się, nie dotrzesz do Mikawy, ja ci nie pozwolę tam się udać. Absolutnie nie ma takiej możliwości najmniejszej. Ty gejszo, pokaż mi to Echigo. No i dobra, tutaj widzimy, że też jest duża armia. Lekko się na razie wycofajmy i zaczniemy przeglądać te prowincje na górze. No i tak, sądu ulepszać nie będę, to widzę, że ta prowincja jest już bardzo zadowolona. W Inabie możemy sobie zrobić pastwiska lepsze. Dobra, to wszędzie teraz ulepszymy te farmy, tam gdzie jest taka okazja. A tam gdzie się ta fabrykę i gdzie się nie buntują, no to lecimy koniecznie pod fabryczkę. Dobra, tu jest nasz amerykański przyjaciel i kolego możesz, no naprawdę... daleką podróż odbyć i widzę, że tam chyba dotrzesz, a nie, tu dotarłeś. Dobra, no to już ci to kliknę, żeby było do kolejnej osady. W Aki mamy możliwość rozbudowy fabryki, jest plus 1, to wciąż za mało, bo to jest tam zimą spowodowane. No tu nie możemy, bo się będą zbuntowali. Chyba, żebym zrobił zwykłą jednostkę do armii, ale no nie chcę, na razie podziękuję z czymś takim. Dobrze, Izumo załatwione, i wami załatwione. Czy to wszędzie już mam ulepszone też moje farmy? Nie, tu jeszcze nie mam na przykład, zobaczcie. W Bizen. W Bizen, no to ja koniecznie ulepszę. Wolę ulepszyć, sobie zrobimy zaraz jakąś jednostkę, jak się będą mutowali, żeby nie było. Dobra, tu wszystko z agentami. Znaczy się limit agentów przekroczony, więc kolejnej gejszy nie zrobię. Chyba koniec tury, co? Pokaż mi flotę. Tak, wszystkie floty widzę, są na swojej pozycji. Bardzo dobrze. Armia tam nadciąga. Teraz tak, artyleria się dalej werbuje. Jak tam budowa postępuje? Bo nie wiem, czy teraz nie powinienem kasy wydać na dalszą rozbudowę owarii. I tu... nie, w tej turze jeszcze nie jestem w stanie czego zrobić. Może później sobie to zrobimy. O, i za turę nam wskoczy technologia. 44 koła, pamiętajcie. Pytanie, ile będzie w kolejnej turze. Nie wiem, czy nam te gatlingi się nie zwerbują, ale myślę, że możemy być świadkami, no, dosyć potężnego skoku finansowego. Która to jest tura? To jest 222. No to nie najgorzej w sumie.
Myślałem, że to potrwa dłużej. W sensie, jak już była, wiecie, to ponad setna tura, a ja byłem dalej... Jak już była ta setna tura, a ja byłem cały czas na Kyushu. Tak? Kyushu, Shikoku, Honshu. Hokkaido. Tak. No to myślałem, że to potrwa 300-400 tur, a jednak nie. I kurde, uszkodzi mi port. Niedobrze. Bardzo niedobrze. 60 koła. Ja pieprzę. Jak dobijemy do stóweczki, będę podekscytowany. Dawaj, kurde, stóweczkę, musimy to wbić, te cła lecimy z tym. No i teraz tak, tutaj ekipa dołącza. Sobie sabotujmy tych ziomali, żeby ich zrąbać. Dobra, uwaga, armia odwrócona. Dawaj, kasuj dziadów. Kasuj, 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 skasowanie 8 jeszcze zdążyło tam jakoś, jakimś cudem zginąć. Całkowicie przypadkiem. No to co, panowie, liczę, że nikt nie zginie. Oby nikt nie zginął i... Na szczęście nie, straty zerowe tak naprawdę. Osadę zdobywamy, okupacja pokojowa, generał awansował na 5 gwiazdek. Naprawmy sobie wszystko, wywalmy werbunek, chociaż w sumie... Wiecie co? Kurde, czy to potrzebuje werbunek? No realnie nie do końca, no jestem płatny, czemu komputer robi ten gorszy wariant? Nie wiem, nie rozumiem, denerwuje mnie to. Widziałem, że tutaj poza generałem awansował też ten kolo na poziom 4 gwiazdek. Fajne ma nakrycie głowy i zarąbiste trafiły się benefity. Kozacko, a więc teraz tak, amunicja na pewno, to musimy ci dać. No i muszę ci dać chyba zasięg ruchu, żeby no armia no, miała ten lepszy zasięg. To, wywalmy. Do piachu, do widzenia, nie chcemy ciebie. Generale, 5 gwiazdek, bardzo ładnie. No to co, dostaniesz od Nojanusa na pewno pyk, pyk, amunicja. To jest bardzo ważne i jeszcze w co chcemy sobie pójść na pewno. No bo tak, obowiązkowe będzie zrobienie tego, to będzie obowiązkowe, czyli muszę wziąć sobie to na pewno. I przy szóstym poziomie lecimy w plagę i w legendarnego dowódcę. Dobra, a więc tak, armia jest gotowa, no musimy na pewno zrobić tutaj zamianę armat zdecydowanie. Te działa takie gorsze, wymieniamy na takie lepsze, wymienimy sobie część też tej piechoty mniej doświadczonej, na przykład jak to będą oni. Dobra, z kontrolem to może zaznaczmy, żeby tutaj... źle czegoś przypadkiem nie ustawić. Nie, czekaj, są wszyscy tu już, kurczę, naprawdę przetrenowani. No, no to możemy zrobić coś takiego. I jeszcze 3 razy gatlinczki. Dawaj, zamieniaj. Cyk, armia elitarna, bardzo fajna. Tych w sumie z złotym świadczeniem możemy też rzucić, bo no to zrobi różnicę i to naprawdę dużą. Zamiast tych bardziej poobijanych, więc ciebie, ciebie i na przykład ciebie. Dobra, no i teraz ta armia jest mega mocna w skrócie. Ta druga, no tutaj strzału jeszcze nie ma, ale czekamy, zaraz dojdą. Nie, posiłki już dotarły, tu są posiłki. To musimy sobie to skomponować fajnie, żeby nie było lipy. Czy mogę sobie podejść wami na przykład o tak i się złączyć? O, mogę! I zobaczcie, idealnie powstała pełna armia. Pobijana co prawda, ale powstała. To generale, teraz można ich dołączyć, żeby oni się regenerowali. Zamień się na przykład z tym ziomalem. Dobra, i oni się regenerują, w mieście też się regenerują. To jest syf po prostu, będę ich wykorzystywał jedynie po to, żeby chociaż trzymać zadowolenie w garnizonie. Dobra, wróg zlikwidowany. Ostrzał, no niestety ten kurde port w tym owarii mi uszkodzili. Szkoda, bo teraz ta flota może być niebezpieczna. Czy ja mogę ich tam jakoś złapać? No teoretycznie mogę, spróbujmy ich złapać. Może się uda zatopić, to cholerstwo, są pobijani. I automat nie siądzie o dziwo. No a sobie ich zablokujmy, że po prostu nie mogę się ruszyć, zaraz port naprawimy i sami się zniszczą. Nie chcę się też jakoś niepotrzebnie na siłę tutaj z nimi gimnastykować. Tak to wystarczy w zupełności. Dobra, i uwaga, armia nasza wspaniała. Po pierwsze, wyjdźmy sobie na razie stąd, żeby się nie blokowało. Idziesz, kolego, z Owarii dalej tu, więc sobie staj na razie na granicy. Masz wziąć swoich dwóch przystoniaczków do armii, dołączyć. Dobra, jeszcze tego jednego pana też włączamy. No i chyba dołem wyślemy... jak to zrobić teraz? Czy to jedna armia wystarczy? Ja myślę, że wystarczy, że możemy tą trzecią wysłać tędy, ze środka. No bo co, Owary jest troszkę podkurwione, powiedzmy sobie wprost, i jest troszeczkę zdenerwowane. Ale możemy na pewno wziąć te jednostki... Ty, w sumie to jest naprawdę dobra armia, ja wam muszę powiedzieć. To czekaj, zróbmy tak, ciebie tam cofamy na pewno. Dajmy jeszcze jednego ziomeczka, takiego zwykłego, najprostszego z... Skąd? No właśnie, to może jednak wróć o tak. Damy ci dosłownie, no, zwykłego żołnierza, tego pana. Macie się złączyć w jedną całość i ładnie, armia gotowa. Wy, panowie, jesteście już prawie ogarnięci, prawie. Bardzo tu niewiele brakuje. Ciebie sobie cofnijmy na pewno. No i potrzebuję slotów tyle, ile się da. Tych najlepiej niepobijanych. Waszą trójeczkę, generała potem sobie zaraz zastąpimy. Chociaż możemy zrobić także... Dobra, to będzie armia może z jednym generałem.
No i już z niezadowoleni za bardzo nie jestem. O, mogę w tej dużej zrobić zamianę, to elegancko. Dodaję w takim razie zamiast tych, basofamy i generale ty się nimi zajmujesz. No i ruszamy sobie na tą północ. Dobra, sabotuj tego dziada, szybciutko. Uwaga, armii wrogi odwrócona. Tego kolesia zarąb siłą brutalną. Idziemy dalej z tej strony. O, tu jest jeszcze, widzę, że pan ninja. Kolego, kolego, zapędzasz się troszeczkę. Jaki masz poziom? Pierwszy, szefie, co ty tutaj, kurde, co ty szczelasz? Po co ten kaszel, kolego, ale po co ten kaszel? To nie siądzie, nie ma opcji. Dobra, tu ładnie przejęliśmy, jest zarąbiście naprawdę. Ten ninja troszkę się nudzi. No masz to od razu gejsze. Na celowniku możesz szybciutko ją... Nieudany zamach. A to zaskoczenie niemałe, wam powiem, drodzy państwo, bardzo niemałe. Zabij zatem daimyo i od razu zajmujemy Hidę. Czy to nie jest przypadkiem ostatnia prowincja? Boże, jakie granice śmieszne. Tych pacjentów? Czy nie? Bo jest jakieś powiadomienie. Prowincja zdobyta. Chwila, ile oni jeszcze mają osad? Ta frakcja to jest na Godża, jeszcze macie dwie osady. Dobra, to na spokojnie. I co ty tu, kolego, miałeś zrobionego? Jeden fajny budynek, drugi na pewno do naprawienia. Was zaraz wysielamy tam oczywiście na wschód. No tutaj, że temu kurczącemu ziomeczkowi nie wyszło, to jestem zszokowany. Dosłownie, jestem zszokowany, jestem onieśmielony. Nieudane. Dobra, to jeszcze sabotujmy tego gościa Tom Geishą. To jest ta, tak? Takamitsu, czy nie? Tak, to była Takamitsu. Jetaka. Możemy, o, jego oczarować, a to jest awetera zamorski. Wróg oczarowany. No i kolego, masz jedną gwiazdkę. No, chyba nie było to zbyt warte. Zobaczymy, co z tym zrobił. Może jak się trafi jakiś lepszy, to ten popełni harakiri i będziemy się go przekabacić. A i to też jest ta gejsza. No to jeszcze mamy jedną do, na pewno, skasowania. Teraz tak, w Bizen werbują się te tutaj i może mieć 7 shinobich. Oto na pewno zaraz będziemy się gejszą kogoś tam postarać się przekabacić. Dobra, kaski mamy całkiem dużo. Pokaż mi teraz te rejony. W Bizen to od razu już sobie zróbmy, no na pewno jednego ziomeczka, żeby się nie zbuntowali. Farmy się ulepszają, tego za bardzo nie ulepszajmy. No to po kolei, patrzmy sobie rzeczy. Aki, wiecie co, może to ulepszę, bo to mi w ogóle, no, zabierze zadowolenie. I zróbmy to jednego ziomeczka. Chyba najprostsze to będzie. No, myślę, że upgrade osady da mi więcej kasy niż, no, stracę werbując tą jednostkę. Tak, to jest na pewno worth. I co, i każda prowincja w kwestii farm prawie że zmaksowana. Słuchajcie, ja pizgawica. Dobra, Tango jest, widzę, że bardzo zadowolone. Od razu upgrade'ujemy. Jak tam w ogóle dawno stoi za wroga? No, widzę, że tutaj możemy też śmiało sobie rozbudować co nieco. I tutaj też to ulepszamy na poziom taki jeszcze wcześniejszy. Daj mi tego chłopa. Iga, bo te prowincje są zaniedbane i to widzę, że bardzo mocno zaniedbane. No, tutaj pewnie też zaniedbane to jest. O Jezu, ludzie! To musimy na to wydać kasę w turze kolejnej. Zapomniałem o tych prowincjach. Na śmierć! Zapomniałem niestety. Dobra. To tak, wszystko załatwione. Armie nasze główne widzę, że ruszone. Hida jest zadowolona. Zaraz zrobimy jeszcze zadowolenie. Więcej zadowolenia, to będzie lepiej. Stąd ruszamy dwoma armiami na północ. Tego kolesia wyślemy prawdopodobnie bardziej chyba do dołu. Może go sobie cofniemy, bo tu dwie armie wystarczą. Wtedy na środku pójdą dwie armie. Jedna będzie szła dołem i przyda się jeszcze druga, żeby mieć łącznie 6 armii. Dwie dołem, dwie środkiem, dwie górą. I to wydaje się idealne. A, i się kolejna armia robi. No to idealnie. Dobra. Jak tam nasz amerykański Amerykaniec? Tu jest pan kolega w płaszczyku. Dobra, pędzisz, szefie, tam daleko. Śmigaj sobie swoim pociągiem. Pociąg po kazachsku to jest pois. Jakby ktoś był ciekawy. Dobra. 60 parę kapci. Bardzo ładnie. Flota stoi, blokuje ich. Tutaj jest ok, możemy się wzmocnić gdzieś na przykład. No w zasadzie, że to bym wzmocnił teraz dla odmiany. Blokada ładnie funkcjonuje, to wszystko załatwione. Koniec tury. No i ludziska, drodzy, wam serdecznie dziękuję za uwagę. Jak się podobało, to koniecznie lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie. Zapraszam na Face'a, Discordzika, Instant Gaming. Potanie gierencje, link aż w opisie. Oho, i coś się tutaj dzieje. Jakiś hachmet widzę, że został wgrany. Jutro też planuję nagrywać kolejne odcinki w niedzielkę. Na szczęście nie mam za bardzo zajęć. Znaczy rzeczy do zrobienia na zajęcia. Bardzo mnie to cieszy, więc mam czas, żeby się przygotować. Bo no wiadomo, teraz Wielkanoc, więc fajnie mieć zapas zrobiony wcześniej. No, jakbym był w stanie już teraz dograć na dniach do końca tą serię, no to potem najcięższe będzie zrobienie tych wstępów. Oj, to będzie z największym wyzwaniem. Bo no teraz już, wiecie, bardzo staram się, żeby to nie było... Kurwica jasna, zrobił to. Fuck.
żeby to nie było powtarzalne. Bardzo się staram to zrobić. I szynami wroga stracony, próba zamachu, próba oczerwania, lądowanie desantu, weteran awansował i koncentracja na wojskowości. No myślę, że możemy sobie pójść pod to. Dobra, cześć!